Witam moją śląską Andzie. Cześć, no, Andzie. Cześć, Zbysiu. To ja mu tak teraz na imię, śląsko Andzieja. A co ty masz taki dobry humor, co? A, bo się stęskniłem za wami, bo drogie Hanycki. Tak? A mnie się wydaje, Zbyszek, tak? Żeś ty w pociągu zaś poderwał jakąś fajną wododziucha. A nie, nie zgadniesz. Wziąłem się za nowy biznes. A zdradzisz mi, czy to jest jakaś tajemnica? Wziąłem się za budziki. A to od firmy gratis w dowód wielkiej przyjaźni, Andziu, dla ciebie. Budzik? Kurczę, przyda się do tego mojego lenia, nie? Fajny, taki owalny, super. Ty, ale on chyba źle chodzi, bo jest 15, a tu jest patrz, 16:15. Poczekaj, Andzie. Stoi. Nie, bo nie ma baterii, ale jak pójdę na bazar, to ci kupię nowe. A gdzie jest Bercik? Możesz 3 razy zgadywać. Aha. Nie. Nie, przepraszam, Bercik, ale ty się tak nie możesz nerwować, bo jeszcze żadny wzrost nigdy nie wygrał miliona w totolotka, no. Ale ja się nerwuję, bo nam przyszło żyć w takich chapolskich czasach. No nie godaj, że ci życie zbrzydło, hopie, czy jaki pieru, no. Nie, ale nie umiał się z tym pogodzić, że nie znam Hanysa, który w życiu zaznął smaku sukcesu. No ręce opadają, jak się o tym pomyśla. Słuchaj, ale żeś się uczciwy, to jest ważne, wiesz? W końcu coś za coś. O! Tak? Ale jakby taki warszawiok zagrał w totka. Założa się, za pierwszym razem by trafił 6. Ty, a ja mam pomysł, Bercik. Ciebie by się przydał taki... Jerunie, ja to na filmie widział, jak się to nazywał? Murzyn. A nie, Murzyn nic. Te wehikuł czasu. O. A to każdemu by się przydał. A ciebie na co? Jak na co? Jeszcze nie wiem na co. Ale na pewno by mi się przydał. Ja to normalnie czuję tak łódź środka. Ty, wiesz? Czekajcie, a co to jest ten wehikuł czasu? Wehikuł czasu to jest taka machina. Siadasz i możesz nią krążyć w czasoprzestrzeni. Możesz się cofnąć o pora lot nazad, wrócić. Możesz się cofnąć o pora lot do przodku. Obejrzysz, jakie numery będą w tym dniu. Wracasz się, posyłasz totek i kasujesz milion. Panowie, skończcie już z tymi pierdołami, a? Czas na poważne sprawy. Szanowny panie Dworniuk. Co? Właśnie mi się skończyło piwo, a ta złotowa mi nie chce na lodna kryska. Nie pożyczyłbyś na takie jedne małe. Dobra, nie ma sprawy, Kipuś, nie ma sprawy. Ty był zawsze w porządku, facio. Ty, Kipuś, byda miał do ciebie kupa kasy na piwo i no, załatwiłbyś mi taki wehikuł czasu. Bercik. Nie ma baterii, no. Bercik, nie poszłabyś na zakupy, co? Nie, Runia, Andzia, jakie ty masz wymagania, one mnie tak przytłaczają, że normalnie życie odecinu. No, ale co to są za wymagania, zakupy, Zbyszek? Co ją komu w życiu zrobiła, że trafiła na takiego psychopaty? A, już nie narzekaj, Bercik nie jest zły chłop. Nie, słuchaj, warszawiołka, on murek, on nie jest zły chłop. Tyś nie jest zły chłop, ja? Przecież ja w stosunku do ciebie, ja nie mam żadnych wymagań. Ja ino mam jedno marzenie. I chcę, żebyś mi je spełnił, Bercik. Rozumiesz, ja mam te marzenie od 20 lat, jak wyszłam za ciebie za mąż. I ja bym chciała, żebyś ty mi je spełnił. Jakbyś był dobry mąż, to byś to zrobił. Ja, Boże, jest dobry mąż. Ja? To spełni mi moje marzenie. Ale tyś nie jest w stanie, rozumiesz? Słyszał, żeś, co ona powiedziała? Tak, Bercik. Andzia trochę ma rację. Co? Co? No to! Bo jako dobry mąż powinien znać i spełniać jej marzenia. No nie ma to tamto. W diable ci pismo, to co jej mu tego Murzyna przyprowadzić? Jakiego znowu Murzyna? Powiedziała wyraźnie, że ma marzenie. Dobra, w porządku. Jak ona ma marzenie, to niech się marzy. I no mnie do tego nikt nie mieszał, wiesz? Bercik, zaraz, spokojnie. Spokojnie! Nie było tutaj mowy o żadnym Murzynie. No jak nie? A wyraźnie przecież powiedziała, że ma największe marzenie w życiu. A co może być, jak większe marzenie od przystojnego, umyślnionego afrykańskiego Murzyna? Bercik, przepraszam bardzo, ale ja to wszystko słyszała, wiesz? Ten umięśniony Murzyn to jest chyba twoje marzenie. Ja teraz wychodzę do Krysi, bo ją muszę od ciebie odreagować. Rozumiesz? Ja? Moje marzenie to jest Murzyn. Andzia. Zostaw w porządku. Zostaw ją. Nie zabijesz w kobiecie instynktu myśliwskiego. Ona musi rozdziennie wyjść na miasto i zapolować na Murzyna. Zaraz. A nie przyszło ci chociaż raz do głowy, że ta twoja Andzia może mieć jakieś inne marzenie, niekoniecznie o Murzynie? Niby mi przyszło do głowy, i no wiesz, to by już było drugie marzenie, a ona powiedziała wyraźnie, że ma jedne.
No to skupmy się na tym drugim. No właśnie. No, nie chciałbym spełnić Anci marzenia, takiego marzenia jeszcze sprzed jej ślubu. No ale... Ale którego, no? No tego drugiego mówimy. No to, tak, bo te pierwsze to wiadomo, nie? No. No co, no, co to ma być? No właśnie, no Bercie, no to zastanów się, tak spokojnie. No, co ta Andzia mogła od ciebie chcieć tak jeszcze sprzed ślubu, no? Kurczę, ona musiała mieć takie marzenie i no... Ja mu za krótko pamięć na to, żeby być dobrym mężem. Ej, Bercik, no skup się, chłopie, na pewno coś ci przyjdzie do głowy. Ty wiesz co, przez te wasze małżeńskie, wiesz... Problemy to ja jeszcze nie byłem na bazarze. Muszę iść, no, dobra? No, no to idę, a ty pomyśl. Dobra, dobra. Na razie. Nie Murzyn i no większe marzenie. Nie, to jest za trudne. Już. Kto tam? Cześć. Zbyszków jest Berci. Cześć, Kipuś, jest. Kipuś, sorry, no, ale nie mam do ciebie tych pieniędzy na piwo jeszcze. Teraz nie możesz, ale za chwilę możesz mieć. A co się stało? Mam wehikuł czasu. Co? Może byś mnie zaprosił do środka, wymarznął, że się chłopie nawet porządnie piwa nie napił. No to wchodź. Dzień. A ty nie musisz na bazar. A mnie się coś zdaje, że bazar może zaczekać. I godą mu, chłopcy, mój stary kumpel, doktor Rosenwald moga właśnie kończył swój nowy projekt. I zgodnijcie, jaki to jest projekt? No, no, no. Wehikuł czasu. Co? Doprawdy? A co, nie wierzysz? Ty Kipuś, ty się upił, czy co? Cicho, daj mu powiedzieć. Becik, ale jaki wehikuł czasu, ty mu wierzysz? Co z tym wehikułem, no? To nie ma tak, chłopcu, wiesz? To kosztuje 1000 złotych. A teraz czemu? 1000 złotych, już, uważaj. A co ty myślisz, że za darmo, chłopie? Teraz każdy chce mieć wehikuł czasu. To jest metalik prawie nóbka. A jak nie chcesz, nie ma sprawy, jeszcze przyjdę po dumu i na pewno ktoś się znajdzie. Dobra, Kipuś, pójdź no. Słuchaj, to... Stuwa, wystarczy 100 zł. Jaka stuwa? Przecież ty głupie loku, nie wiesz, że on cię robi w bambuku, no nie ma to tamto. Stuwa, cicho. Ty głupi jesteś, no. Nie no, stuwa to za wypożyczenie, ja? No dobra, to kiedy on tu może być? Sekundka. Memory. Zex. No i co? Kipuś. Okej. Okay. Co okej? Okay? No, na dół, chłopcy. Doktorek, są ty maszyny, sam nie szarpie. Idymy. No idziemy. No na dół. Idymy, no. Dawaj. No, ostrożnie, panowie, ostrożnie. Błagam was. Tu. No, panie Rosenfeld. Pan to wszystko sam wymyślił. Kurczę, ja. A przepraszam, że się tak spytam. Skąd pan pochodzi? Z Katowic. Ja, z Katowic, no. I co w Warszawie? Kaj wiem o cię wasze warszawskie wehikuły czasu. Ty trzeba ci dałbyś spokój, dobrze? Ja, a wyście są 100 lat za Murzynami, my są zaś 100 lat przed wami. Prawie jak moja Andzia z tymi Murzynami, pierona. A co, Andzia jest 100 lat za Murzynami? Ona jest fest za Murzynami. No nie 100 lot, w tym jest synk, pierona. Ej, Berci, wiesz co? No? To jest ściema. Co? Nie ma żadnych wehikułów czasu. No, przynajmniej na razie, nie ma to tamto. A to co to jest? No właśnie, Bercik, to jest ściema. To jest ściema, no? Tak, ściema. Typowy, pan, typowy Gorol, typowy. Patrzy na wehikuł czasu i nie widzi wehikułu czasu. No, typowy Gorol. Typowy, co? Typowy. Ja, no. Typowy Gorol. Słuchajcie, słuchaj pan, panie Rosenfeld. Przepraszam, no, ja bardzo panu gratuluję tam i tak dalej, ale niech mi pan powie, co trzeba zrobić, żeby wystartować ten wehikuł? Nic prostszego. Widzi pan ten licznik? Tym, no. Ja. To jest właśnie licznik czasu. Moim wehikułem można podróżować w czasie. Tydzień, miesiąc, rok albo ile sobie kto życzy. Trzeba ino najpierw nastawić pożądaną długość podróży na tym liczniku i... Jazda, jak się to mówi. A mogę spróbować, a? To stuwa kosztuje. Ty, jaka stuwa? No a co, nie dobrze ci? Właśnie. No dałeś. No, no to co? No, znaczy, to wypożyczą. Wypożyczą, no. Dobra decyzja. A nie dość drugi. Ty przestałby się cieszyć, dobrze? Tak, przestałby, co mógł, że przestałby się cieszyć? Ciebie to wkurzą? O, tak nie. Widzisz, jak Hanysy umieją ze sobą współpracować. O, o, Becik, no. Bo oni cię robią w jajo. My. Panie warszawioku, nie ma się czego obawiać.
Panie Becik, błagam ino o jedno. Ostrożnie z moim wehikułkiem. Podczas pracy nad tym cudeńkiem czas pochłonął mojego dziadka i wszystkich moich wujków. Jeronie, nie, ja chcę dwie podróże ino zrobić. Jedna w przeszłość w sprawie Andzi i drugą w przyszłość w sprawie Totka. I że nie znalazł. Doskonale. To ja znikam. Bardzo miło było panów poznać. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. To ja tyle, co chłopcy. Cześć. To cześć. Nara. Kypuś. To. Ino, nie przepij wszystkiego, wiesz? Wszystkiego. Jo i alkohol. Cześć. Nara. Nara. Cześć. Ty, wie co, Becik? Zostaw to. Nie podoba mi się to wszystko. Tak, wiesz? Typowy warszawiak. Ciebie się zawsze coś nie podoba. Co? Co, co? Ja już pół dnia dla ciebie straciłem. Miałem iść na bazar i nie poszedłem. Ale właśnie teraz się udaje. A ty z tym przenoszeniem w czasie poczekaj na mnie, dobrze? No, dobra, znosz mnie, no. No. No idź już, kurczę. Kaj tu jest jakiś sztekier do podłączenia prądu. Nie no, nie wytrzymiał. Pieruna, jak to działo? Zawsze. Co tu się dzieje? Dobra, jak on to godło? Zawsze trzeba włączyć zasilanie. Raz, dwa. Teraz tak, wiele mamy godzin. 16.20, to powiedzmy ustawiamy 16.20, rok 1987. Przed ślubem z Andzią, żeby poznać, jakie ona ma marzenia. Dobra, to już mamy i teraz możemy teraz ten guzik i jademy. Jerunie! Co to jasny gwin jest? Co to jest? Krzesło elektryczne czy wehikuł czasu? Wiele godzin. Dali 16.20, czyli albo my się przenieśli razem z zegarkiem, albo ta maszyna to jest jeden wielki szmelc. Chwilanka, jest budzik od Ryszka. 16.15. Tu 16.15. Tu 16.20. Pieruna, to działo! O 5 minut, że się przeniósł. Słabo, ale działo. Zaraz, chwila. Co mnie czeka? Co mnie czeka za 5 minut? Co ja robił za 5 minut? No ja, za 5 minut ja się przenosił w czasie. Jeronie, to poczekam 5 minut, może zaś mnie przeniesie. Dobrze, trzeba włączyć zasilanie. Raz, dwa. Teraz tak, wiele mamy godzin. 16.20, to powiedzmy ustawiamy 16.20, rok 1987. Przed ślubem z Andzią, żeby poznać, jakie ona ma marzenia. Dobra, to już mamy i teraz możemy teraz ten guzik i jademy. Uwaga. Jerunie! Hała! Jerunie! Co to jest? Jerunie, co to jasny gwin jest? Co to jest? Krzesło elektryczne czy wehikuł czasu? Wiele godzin. Dali 16.20, czyli albo my się przenieśli razem z zegarkiem, albo ta maszyna to jest jeden wielki szmelc. Chwilanka, jest budzik od Ryszka. 16.15. Tu 16.15. Tu 16.20. Pieruna, to działo! O 5 minut, że się przeniósł. Słabo, ale działo. Zaraz, chwila. Co mnie czeka? Co mnie czeka za 5 minut? Co ja robił za 5 minut? No ja, za 5 minut ja się przenosił w czasie. Jeronie, to poczekam 5 minut, może zaś mnie przeniesie. Ty! Co ty tu wyprawiasz? Andzia, nie przeszkadzaj mi. A w czym ja ci przeszkadzam? W ogóle co to tu jest? Andzia, w podrzech, w pętla czasowo, a to i wszystko ino po to, żeby ratować nasz związek, no. Przepraszam bardzo, w coś ty wpadł. W pętla czasowo, w czasie, że się zapętlą między 16.15 a 16.20 i nie wiem, jak z tego wybrnąć. No. Jak? To ja cię zaraz stąd wydostana. Jest po piątej! A kiedy mamy rok? Bercik, ci godą, nie drzaźni mnie, bo zapomnia, że ty nie chodzisz w mojej wadze. Jak chcesz ze mną walczyć, musisz mieć przynajmniej jeden czołg, rozumiesz? Dobra, ale Andrzej, już, no idę, no dobra, no.
ludzie! Jarunie, wiele jest godzin. Długo ja tak spał? Ty, co ty tu robisz? Podróżuję sobie. W czasie, kolego z wojska, w czasie. No nie rozśmieszaj mnie, przeca to jest szmelt. Mylisz się, Berciku, mylisz. Ty mi dużo rzeczy możesz mówić, ale nie to, że się myla. Przecież to jest jedna wielka lipa. Kto ci to powiedział? Co żeś mi tak powiedział? Ja? Ha, niemożliwe. Bercik, ja właśnie wróciłem z czasów mojej szkoły. A ty wiesz, że nawet... No, nawet miałem fajne nauczycielki. No, jasne, jasne. O, na przykład dowiedziałem się, dlaczego zostawiła mnie Magda 7B, ty tak? Wiesz? I co, ty teraz chcesz wrócić i to wszystko naprawić, tak? Haha, już wszystko naprawiłem, bo 8 lat później została moją żoną. No i zdaje się, że jest do tej pory. Jak wrócę do Warszawy, to to sprawdzę. Nie no, Zbyszek, nie opowiadaj mi takich głupot, no. Ty też coś chciałeś się dowiedzieć o Andzi, co? Ej, co? Siadaj, Bercik, nie krępuj się. Ale co, myślisz, że mogę? No pewnie, że możesz. Leć sobie, Bercik, leć. No, a który chcesz rok? Tak? No, który chcesz rok? 1987 jesień. Pyk, pyk, pyk. No i leć w cholerę, Berciku. Ha, ha, ha. Nie. Leca! Leca! Jesz małego. A, głodnego mówi. Twoje. Dzięki. Jerunie, chłopie, co wam się stało? Co ciebie się stało, ty? Skąd ty masz takie zachodnie ciuchy? Coś był w peweksie? Ty, a to za dolary czy za bonyś kupił? Ty i ruchlam, oho! Co wy pan zrobicie? O jakim peweksie wygodacie? Kiedy ja ostatnio był w peweksie, pierna? Zresztą dolar tak nisko stoi teraz. Co? Dolar nisko stoi! Dobra, nieważne. Daj no piwo. Ja się kręcę. No, zdrowie. Co to jest za świństwo? Ty jakie świństwo? Zawsze takie pijesz, ty. Kipuś z kosztu, jakie zgerowane pieruństwo mi polą, no. Huberta, czemu ty mi godasz, kipuś? Kipuś, a czemu ty mi godasz, Hubert? A jak ci mógł dać? A jak ja ciebie mógł dać? Jorguś. Jorguś Kiper. A Kipuś to jest mój synek, nie pamiętasz? Jaki synek? Kopie, przeca ty syna nie możesz. Nie, może ja też nie mam syna i może ty też nie masz syna. Kaj, ja mam syna w dekel wą pizło. Jakbyś miał takiego ślimoka w duma, to ty się do niego pizło. Nie no, spokojnie. Wszyscy wiemy, że ty twój Bercik to taki pieruński psychopata, nie? Ty, a kiedy mu się to w końcu żeni? Co ty fandzolisz? No przecież się może nic z tą Andzium, o. I tak się myśla, wiesz, kurczę, aż szkoda taki fajny dzioły na takiego karakana. Co wy fandzolicie? Przecież Andzia to jest moja żona, a nie mojego syna. Ja, twoja żona. A twoja, ty się już nawalą. A, rozumiem. Wehikuł czasu zadziałał i wy myślicie, że ja jest moim starzykiem. Kary mamy rok teraz. Co? Komuna jeszcze jest? Jest komunizm czy nie? Będzie cały czas. Ale kiedy rok mamy? 87, a kiedy byś chciał, ty? 87. Dzień dobry. O, dobry. Jarunie, Andzia, dobry. Jakoś ty jest młodo i gryfno. Dziękuję panu. A czemu ty mi gotasz, pan? Ty, to ty nie się z nią nie żynisz, ty. A kto może murzyń, ty? Pani Andzia się usiądzie. A dziękuję bardzo. Bo na pewno przyszła się napić jedne piwko ze swoim teściem, no, a może zupełnie, i więcej. Niezupełnie. Przysłała mnie tu moja przyszło teściowo. Przyjdzie to samo. Ale na jedno piwko się chyba nie obrazi. O, i już mi się to podoba. Ten twój pieruński Bercik Moriti Farta. To jest chyba najbardziej farciany chob na całym Górnym Śląsku. Ja, farciarz. Taką młodą i gryfną. Podoba mi się panu, ja? Chyba już pan trochę dzisiaj wypił, co? Dobrze, że mój Bercik nie pije. Doprawdy? Ja, doprawdy. To jest cudowny facet. Godą panu. Nie pije, kocham je bardzo, by da z nim mieć cudowne życie. Ja, tak myślisz, ja? Ja to wiem. Bez to chcę za niego wyjść. I no, on może spełnić moje największe marzenie. A właśnie, jakie jest to największe marzenie? Andzia, powiedz. Ja mam proste marzenie. Ja bym chciała, żeby mój przyszły mąż
Co jakiś czas rano kupił mi kwiotka i tak po prostu bez okazji mi jedą. Kwiotka? No kwiatka. Ale doprawdy myślisz, że nie chodzi o Murzyna? O Murzyna, wie pan. O tym, żech nie pomyślała. Ale no to myśl. Go do pana Murzyna. Andzia, myśl, proszę cię, no myśl. No zdecyduj się, no powiedz, jakie masz marzenie, no. No Andzia, no! No! No, Jezus, Jezus, Jezus. Zdecyduj się, no godaj! No, godaj! Marcyk, obudź się! Obudź się! Ała. Obudź się! Jezus! Matko! Mum! Cześć, Andzia. A dzień dobry, Zbysiu, zjesz coś? A z przyjemnością. A gdzie jest Berci? A nie wiem, Kaś go wcięło od samego rana. O, a może poszedł spełniać twoje marzenia? Grzeg, to jest chyba raczej niemożliwe, żeby po 20 latach mój mąż mi spełnił moje marzenia, wiesz co? No, dlaczego nie? Cześć. Cześć. Andzia, moja małżonko. Proszę bardzo, to są kwiatki do ciebie. Dla mnie? Tak, za darmo, tak. Dla mnie kwiatki? No sorry, że są może jest sztuczne, ale rozumiesz, kwiaciarnie zawarte, a na cmentarzu i na takie mieli, no. Bercik. Co? Chodź mi w oczy, co się stało? No, co? No nic! Ła, właśnie, widzisz? I tu cię mów. Ty myślisz, że ja coś przeszkodzę. Nie, normalnie to bez powodu ci kupią kwiatki. Ja się ciebie pytam po raz ostatni, co się stało? Nic się nie stało, normalnie kocham ci, że ci kwiatki kupią, no. No. Co? To wiedziała. To czuła, ja to wiedziała. Ale co się stało, o co chodzi? Może nie do kobieta, ja? Ale Andzia, no co ty, Andzia, no przecież on... Kto to jest i ile ma lot? Ale a ty, Koroluku, nie krwi, to są nasze małżeńskie sprawy, wytkwicie pod jednym kocem, no ci tu jeszcze taką idiotka śniadania ci robię, a ty go kryjesz, co ty wiedział, takie pierdoły wierzę, że on mi po 20 kwiatki przynosimy z powodu. Dobra, Andzia, w porządku, no co ty myślisz, że ja jest taki ciemny i on myślał, że to jest twoje największe marzenie, te głupie kwiatki. Andzia, nie martw się, ja to wszystko przewidział, ja cię kocham. Dzisiaj będzie twój wielki dzień. Pity w tej chwili do Alojza, rozumiesz? Ale Andzia, no co, Andzia, no, ty? Chwila, panie Murzyn! Panie Murzyn, uważaj. Halba łabaleli, łabaleli halba. Halba łabaleli i kopali bal. No i co? Andzia, widzisz, twoje marzenie. 20 lat wyczekiwany Murzyn. I o ci te marzenie spełnił, no! Wybacz, ten Murzyn jest może trochę sztuczny, tak te kwiatki, ale wiesz, nie wiem, jaka jest w Katowicach sklep z Murzynami, a na cmentarzu nie mieli, no.